Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Drodzy Państwo, zakończyliśmy transmisję z poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja, które dzisiaj przeżywaliśmy w parafii świętego Józefa w Przemyślu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dr Marcin Kaznowski, wikariusz prowincjała inspektorii krakowskiej Salezjanów. Bardzo gorąco pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, tych, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, a także tych z Państwa, którzy łączyli się wraz z nami poprzez telewizję Trwam i Radio Maryja.